Kochane siostry, kochani bracia. Wieczernik to miejsce w Jerozolimie na górze Syjon. Na tej górze, w sali na piętrze, miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii zbawienia ludzkości. To właśnie tam, w sali na piętrze, po raz pierwszy została sprawowana najświętsza ofiara. To właśnie tam został ustanowiony przez Chrystusa sakrament kapłaństwa. To właśnie tam nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. To właśnie tam Jezus przyszedł ukazać się uczniom mimo drzwi zamkniętych. To właśnie tam Piotr usłyszał słowa, które były dla niego umocnieniem, by potem prowadził Kościół. I to właśnie tam, w wieczerniku, Tomasz powiedział: Pan mój i Bóg mój. A więc jest to miejsce, moi drodzy, w szczególny sposób w historii Kościoła, ale też w historii zbawienia wybrane. Miejsce naprawdę szczególne. Ale to miejsce też miało w historii ludzkości, moi drodzy, wiele trudnych momentów i chwil. Było najpierw w rękach chrześcijan, potem w rękach muzułmanów, w rękach krzyżowców, by znowu wreszcie trafić w ręce muzułman. I przez kilka wieków nikt nie mógł, moi drodzy, wejść do wieczernika, a już na pewno nie mógł wejść tam chrześcijanin, bo było to karane śmiercią. Kiedy się to zmieniło? Oto w marcu 2000 roku święty Jan Paweł II po wielu wiekach sprawował tam Eucharystię w roku jubileuszowym. Tak się stało, że po tym wydarzeniu, moi drodzy, można wchodzić do wieczernika, choć nie można tam sprawować Eucharystii. Zauważcie, moi drodzy, że to, co wydarzyło się właśnie w wieczerniku, ma swoją kontynuację na każdym ołtarzu, na całym świecie. W każdej minucie gdzieś na ziemi sprawowana jest pamiątka Najświętszej Ofiary. Zauważcie, że to jest ta bezkrwawa ofiara, gdzie Chrystus składa siebie na ołtarzach przez ręce kapłana dla mojego i Twojego zbawienia. Kiedy patrzymy na Eucharystię i kiedy przychodzimy na Eucharystię, to przede wszystkim, moi drodzy, mamy głęboką świadomość tego, że jest to żywa, realna i prawdziwa obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina. Że w każdej świątyni i na każdym ołtarzu Bóg pozostał z nami obecny, że nie pozostawił nas sierotami, umiłowawszy ich do końca, ich umiłował. A czerwone światełko przy tabernakulum zawsze przypomina nam, że Bóg jest tu naprawdę. Opowiada ksiądz profesor Chrostowski taką historię. Kiedy wracał z wykładu w Toruniu, wracał pociągiem, naprzeciwko niego w przedziale siedział pewien młody mężczyzna. W pewnym momencie ten mężczyzna zapytał profesora: przepraszam, czy pan może jest księdzem? Profesor odpowiedział: tak. I potem nastała cisza. Przez kilkanaście kolejnych minut było cicho. Nie rozmawiali ze sobą. Pociąg jechał, mijał kolejne stacje. Wreszcie ten chłopak zaczął rozmowę, ale ta rozmowa była właściwie o niczym. Widać było, że chce o coś ważnego zapytać, ale nie wie, jak przysłowiowo ugryźć temat. I w pewnym momencie w końcu się zdecydował i mówi tak: ja mam do księdza jednak pytanie. A
ale albo mi ksiądz na nie odpowie szczerze, albo proszę nie odpowiadać wcale. Odpowie ksiądz mi szczerze? No i wtedy profesor odpowiada, tak, oczywiście. Zapytał go, kiedy ksiądz odprawia mszę świętą, jak ksiądz trzyma w ręku ten opłatek, to ksiądz naprawdę wierzy, że to jest Pan Jezus? Profesor mówi, nikt nigdy mi nie zadał takiego pytania. Tyle lat jestem księdzem, a nikt mnie o to jeszcze nie zapytał. Właściwie to jest pytanie o moją wiarę. Zastanowiłem się głęboko, mówi, i chciałem być szczery i odpowiedziałem mu, tak, ja wierzę, że to jest prawdziwy Bóg. Ale zdałem sobie też sprawę, mówi, że nie przeżywam tego dostatecznie głęboko. A gdy mu powiedziałem po raz wtóry, tak wierzę, znów zapadła cisza. I znowu mieliśmy kolejne stacje. I w pewnym momencie po tej ciszy ten młody mężczyzna mówi do mnie, jak ja księdzu zazdroszczę. Ja tak chciałbym też wierzyć. Kochani moi, kiedy przychodzimy na Eucharystię, to zadajmy sobie za każdym razem pytanie, czy ja naprawdę wierzę w realną obecność Boga, który jest na ołtarzu, który jest w tabernakulum, który jest w adoracji. Czy czasami nasze uczestnictwo w Najświętszej Ofierze, moi drodzy, nie jest jakąś tradycją, czy nie ulegamy rutynie? Trzeba to sobie ciągle uświadamiać, żeby żyć w prawdzie przed Panem Bogiem. Niejednokrotnie, kiedy jestem na adoracji tutaj w naszej świątyni, kiedy przychodzą ludzie, którzy klękają, modlą się, którzy patrzą na Najświętszy Sakrament, jedni delikatnie szepczą cicho, inni bez żadnego szeptu wpatrują się w Chrystusa, inni płaczą. Jeszcze ktoś inny przychodzi i nie może się pozbierać, kręci się w ławce, bo całe życie, które przynosi ze sobą tutaj, jest właśnie takie zakręcone. Przychodzi, żeby Bóg poodkręcał te różne trudne sytuacje, które trapią jego serce. I chyba nie ma piękniejszego, moi drodzy, obrazu człowieka, który klęczy przed Bogiem. Przed prawdziwym Bogiem. Chyba nie ma piękniejszego obrazu też kapłana, który sprawuje najświętszą ofiarę, który klęka przed Chrystusem, który go przyjmuje z wiarą. I wydaje się, że nie wolno też nam szukać rozwiązań naszych problemów bez, moi drodzy, właśnie wpatrywania się w Boga, bez pytań stawianych Panu Bogu. Trudno jest bowiem przezwyciężyć problemy, problemy życiowe, domowe, rodzinne, małżeńskie, szkolne, zawodowe. Trudno jest przeżyć problemy związane z podejmowaniem drogi życia kapłańskiego. Trudno jest przeżywać swój celibat, jeśli nie będę miał żywej relacji z Chrystusem. Jeśli nie będę Go przyjmował z wiarą, że jest to mój Pan, że jest to mój Zbawiciel, że to jest mój lekarz, że to jest mój ratownik. Msza Święta jest ofiarą. To znaczy od niepamiętnych czasów ludzie religijni chcieli coś dać Panu Bogu za to, że jest dla nich dobry. Chcieli czymś się podzielić. Tam bowiem, gdzie nie ma religii, tam są zabobony, tam są gusła, tam są przesądy. Ci, którzy są religijni, chcą Panu Bogu coś dać. Może trochę brzmi to tak, w jakiś taki sposób może mało intrygujący, ale
ale w każdym sercu myślę, że jest takie pragnienie. Panie Boże, chciałbym Ci coś podarować. Dzisiaj największym darem jest podarowany czas. Bo czas to miłość. Msza Święta, moi drodzy, która jest ofiarą, to jest to, co Bóg podarowuje nam najbardziej. Swoje ciało i swoją krew. To nie są symbole. To jest realne, prawdziwe ciało i prawdziwa krew Boga, który chce nakarmić Ciebie i jakby chce Cię zapytać, czy przyszedłeś tutaj i masz otwarte serce, czy Ty chcesz mnie zaprosić. Ja tęsknię za Twoim sercem. Ja tęsknię za Tobą. Kiedy Ciebie nie ma na Eucharystii, tęsknię za Tobą. Wypatruję Ciebie. Szukam Ciebie. Utrudzony jak przy studni, gdzie przyszła Samarytanka w środku dnia, gdzie normalnie nikt nie chodził. O tej porze naprawdę nikt nie wybierał się po wodę. Ale Jezus utrudzony szuka człowieka. Moi drodzy, Jezus ofiaruje się za nas i za zbawienie świata. A Jego śmierć, która jest uobecniona w każdej mszy świętej, męka i zmartwychwstanie, tak naprawdę ma wartość zbawczą. Kto codziennie przyjmuje Jezusa w Komunii Świętej, kto walczy o czystość swojego serca, zobaczcie, dzięki temu, że jest na Eucharystii i karmi się Bogiem, jest tak naprawdę uratowany. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. W Drohiczyńskim Muzeum Diecezjalnym jest przedziwny kielich. Jak kiedyś może odwiedzicie to muzeum, to bardzo proszę, zwróćcie na niego uwagę. Ten kielich jest tak skonstruowany, że tu, gdzie jest rękojeść tego kielicha, było miejsce, w którym wkładano rozżarzone węgle. Bo ten kielich był używany w Jorkucku, gdzie temperatury były minus 40, minus 50 stopni. Gdzie zesłańcy sprawowali Eucharystię. Nie dałoby się trzymać tego kielicha w ręku przy takiej temperaturze, dlatego wkładano tam właśnie rozżarzone węgle. Co więcej, mówi się i nazywa się ten kielich, że to jest kielich z duszą. Czy moje serce jest jak kielich, które zbiera krople krwi Najświętszej, które zbiera z ołtarza okruchy Najświętszego Ciała Pana? Czy moje serce jest jak wieczernik, w którym chcę, aby dokonała się ta ofiara Boga dla mnie, ta miłość Boga dla mnie i do mnie? Moi kochani, musimy mieć świadomość, że Eucharystia też buduje wspólnotę. Zobaczcie, jak niewiele miejsca pozostało w tym kościele. Jak bardzo wielką potrzebą jest budowa nowej świątyni. I widzimy to nie tylko na tej Eucharystii, ale widzimy to przede wszystkim w niedzielę. I to nie chodzi tylko o wspólnotę, że jesteśmy tu razem, ale mamy jedną wiarę. Przyjęliśmy jeden chrzest. Karmimy się ciałem tego samego Pana. Słuchamy Bożego Słowa, które jest dla nas jak miecz obosieczny. Oddziela dobro od zła, prawdę od kłamstwa, niewolę od wolności. Eucharystia, która buduje wspólnotę, zobaczcie, czyni nas innymi. Przychodzimy tutaj wszyscy na jednakowych zasadach. Nie ma kościoła, w którym byłoby napisane tylko dla tych, albo tylko dla tamtych. Każdy może tu wejść, każdy spotka tu, jeśli ma wiarę Boga. Modlimy się obok siebie, siedzimy obok siebie, nawet w ścisku trochę.
Ale przychodzą także ci, którzy może niekoniecznie chcą być w dużej grupie, w dużej wspólnocie. Lubią bardziej kameralną rzeczywistość. Tu jesteśmy inni niż na ulicy. Tu jesteśmy inni niż w sklepie. Jednak jesteśmy nawet inni niż jesteśmy w rodzinie, w domu. Wreszcie to wszystko ustępuje miejsca temu, co nazywa się świętość. Czyli Pan Bóg każdego z nas jakby przygotowuje do miłości, dając siebie, byśmy tę miłość zanieśli tam, gdzie żyjemy. To jest duchowość eucharystyczna. Ale wieczernik to też, moi drodzy, tajemnica kapłaństwa i powołania. Każdy z nas, księży, dał się uwieść Panu Bogu, uwieść się Jego miłości, uwieść się temu głosowi, który usłyszeliśmy w różnych momentach i sytuacjach naszego życia. I zawsze ten głos, myślę, że księża to potwierdzą, to był głos delikatny, to był głos, który nie był jakiś mocno nas świdrujący, ale nie pozwalał pominąć siebie. Zostaliśmy uwiedzeni miłością Boga i Jego głosem. Nie jest bowiem, moi drodzy, łatwo być dzisiaj księdzem, szczególnie kiedy się jest na pierwszej linii frontu, jak się jest w szkole, jak jest się w pracy, w różnych obowiązkach kancelaryjnych, w rozmaitych okolicznościach duszpasterskich. Czasami nie jest to łatwe. Wczoraj pewna osoba postawiła mi pytanie, jak ksiądz sobie z tym daje radę? Jak ksiądz wychodzi w sutanie, to wszyscy księdza kochają? Ja mówię, nie sądzę. To jak ksiądz sobie daje radę, że są ludzie, którzy księdza nie lubią, a może nawet nienawidzą? A jedyna odpowiedź, jaką mam, to staram się nie odpowiadać im tym samym. To jest pierwsze. A po drugie, modlę się po prostu, bo nic innego więcej zrobić na ten moment nie mogę. Często, moi kochani, obraz Kościoła, jaki mamy, to jest obraz tych księży, którzy pracują w parafii. Czyli ci, którzy przychodzą na Eucharystię, przychodzą do grup parafialnych, oni mają obraz Kościoła, który ma twarz księży tutaj pracujących. I to jest taki obraz dla tych, którzy przychodzą. A jaki jest obraz dla tych, którzy nie przychodzą? Media, internet, telewizja. No i ten obraz jednak bardzo się kłóci z tym, co widzimy niejednokrotnie w parafiach, w grupach duszpasterskich. Czego dzisiaj, moi drodzy, wiernie oczekują od księdza? Odpowiem słowami papieża Benedykta XVI, który powiedział: wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Bardzo cieszę się, że Ojciec Święty nie powiedział, że mam być specjalistą od budowania kościołów albo specjalistą od jakichś administracyjno-prawnych rozwiązań, bo po prostu się na tym nie znam i nawet nie chciałbym tego dotykać. Dzisiaj, moi drodzy, chcę się wypaczyć człowieka tak, żeby był skoncentrowany wyłącznie na sobie. I my też żyjemy jako księża w tym świecie, w którym wszystko krzyczy: myśl o sobie, dbaj tylko o siebie. Żyjemy w tym świecie w takim, jakim wy żyjecie. Widać dobrze, że aby ludzi zmienić, trzeba ich zepsuć. Żeby ludzi zmienić dzisiaj, trzeba ich zepsuć. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba, moi drodzy, zerwać z tradycją, zerwać z tym, czego uczą w domu tata i mama, zerwać z tym, czego uczy dobra szkoła, czego uczy Kościół, co mówi Boże Słowo. Wszystko to odrzucić. Ale w imię czego? W imię czego? Czy jest coś, co warte byłoby takiego poświęcenia, które potem rodzi pogardę
do drugiego człowieka, przekleństwo, wulgarność, łamanie prawa, brak skromności, nieczystość. To wszystko przecież obróci się przeciwko mnie i Tobie. Kiedy odrzucam Boga, odrzucam Eucharystię, moje serce nie jest wieczernikiem, to tak naprawdę tak w pewnym momencie bardzo, bardzo się pogubię. Też rodzi się we mnie pytanie, kto stoi za tym wszystkim, żeby nieustannie podsycać konflikty w ojczyźnie, w kościele. Myślę, że to jest to, o czym mówi papież Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość. Mówi bowiem o zorganizowanej formie zła, które ma swoją strukturę, których ma swoich ludzi, który ma swoje siły, dzięki którym właśnie buduje imperium nienawiści, imperium zła. Przełamaniem tego, kochani bracia i siostry, jest przede wszystkim moja i Twoja bliskość z Chrystusem. Czy moje i Twoje serce jest wieczernikiem? Wieczernikiem 2024 roku? Jeśli tak, to ten świat nie zginie, bo dobra naprawdę jest więcej niż zła. Amen.